Żołnierz Federacji Rosyjskiej o obronie pozycji bez wsparcia i rezygnacji dowództwa, wycofania ich z pierwszej linii frontu. Co сказали там? No co powiedzieli? Tam napierdalają, tak? Вам пришёл спецназ на помощь? Przyszedł do was spec-nas w pomocy? W sąsiednim pasie leśnym siedzi. Kto? Spec-nas? No tak. Dzięki Bogu, my tu wszystkich już podnieśliśmy. I Ministerstwo Obrony, żeby jedzenie wam tam dostarczyli i generał, z generałem nawet rozmawiałem. Mówię, kuźwa, co tam u chłopaków się dzieje? Kuźwa, nie znajdziesz się, to zabije. No ale jaką pomoc dostaliśmy? W sąsiednim pasie leśnym siedzi, zastąpili innych chłopaków i tyle. No Boże. Mówią po prostu, nam mówią, że tą pozycję ostrzeliwują i co, to jakoś wam pomogą, czy nie? Ale jak oni nam pomogą? Całą noc, kuźwa, biegali przed tymi dronami, zrzucali na nas. Boże, co ty mi opowiadasz, co u was tam się dzieje? Chłopaki, których widać tam na pozycji w kilometrze, tam w 500 metrach, dzwonią do domu, mówią, te im tak walczą, tam po prostu w dupie wszyscy są. Masakra, co się dzieje na froncie. Tu wrzucili nas jak do piekła, kuźwa. Odpowiadam ci, nawet wcześniej takiego czegoś, kurwa, nie wiedziałem. Lolo pisze, dzięki za wsparcie. Idzie Putin do wróżki i pyta, co czeka Rosję w 30 roku. Będzie wojna z Polską. Tam, lepiej powiedz, po ile będzie euro w Moskwie, a po 5 złotych. Po 5 złotych euro. Aha, dobra, rozumiem. Dobra anegdotka. Ich tam dużo stoi przeciwko, tak? Oni skurwiele przygotowują ofensywę, Boże. Przecież my tam mówimy im, żeby zabierali was stąd. No w 40 metrach od nas siedzą. Generał robi swoją sprawę specjalnie daleko od was. Nie no, gdzie kuźwa? Oni przecież w 500 metrach siedzą od nas. Głowy kuźwa nie pokazują. Generał powiedział, że spec-nas robi swoją sprawę, nie wiem, ona mówi. Ale on nie może zadzwonić do kierownictwa, dlatego że głuszą łączność. Wieczorem jeszcze raz skontaktuje się z dowództwem. A tam przestań, kuźwa. Obiecają już wiele, że zdejmą nas stąd. Masakra, wy nie jesteście w Urazowo między innymi. Jakie kuźwa Urazowo? My tu pod Charkowem jesteśmy. Wiesz, ten Nowosiołki, byli pancerni rzekomo tam wczoraj, rannych 15 osób. Nie słyszałeś? Macie żywych przynajmniej wszystkich? Po wczorajszym, kuźwa, dostaliśmy w pierdole, ale jesteśmy żywi.